Dzisiaj pokażę wam, jak stworzyć nieskończenie niewidzialnego Leona. I to nie jest żart. Dzisiaj podniosę legendarnego zadymiarza na maksymalny poziom, kupię do niego hyper doładowanie, ustawię star powery i gadżety w taki sposób, żeby stał się jak najdłużej możliwie niewidzialny. I w dodatku, żeby mógł strzelać nawet wtedy, kiedy zniknie. Kiedy to zrobimy, prawdopodobnie to będzie mój najlepszy zadymiarz na moim koncie. Jeżeli lubicie grać Leonem albo chcielibyście go odblokować, zostawcie łapeczkę w górę, a jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. Oczywiście, zanim zaczniemy tworzyć nieskończenie niewidzialnego Leona, czas ogłosić wyniki konkursu z poprzedniego odcinka na karnet zadymiarski plus. Ta osoba wygrywa! Gratuluję ci, ziomeczku, odezwij się do mnie na mojego maila, a ja ci podeślę kod, który otrzymałem od Supercela, dzięki czemu będziesz mógł sobie aktywować karnet zadymiarski plus. Generalnie zostały mi jeszcze 3 kody dla was do rozdania. Jeżeli chcecie wygrać karnet zadymiarski plus, wystarczy, że wejdziecie do sklepu w grze Brawl Stars, piszecie kod Farel, potwierdzicie, a w sekcji komentarzy napiszecie dowolny komentarz. W następnym odcinku ogłoszę wyniki konkursu, a teraz zacznijmy zabawę. Otwórzmy sobie na początku star power. Mityczny! I uwaga, co z mityka leci? Boom! Skin na Edgara! Tak jest! Cox Edgar! Ale bajer! Skina dawno nie było! Nice! Aby stworzyć nieskończenie niewidzialnego Leona, musimy dobrać odpowiednie gadżety, star powery oraz oczywiście hyper doładowanie. Na samym początku sprawdźmy sobie, na czym polegają star powery i gadżety w Leonie. Pierwszy gadżet nazywa się miotacz klonów. Leon tworzy iluzję samego siebie, aby zmylić przeciwników. Nas to w ogóle nie interesuje. Czyli nas interesuje drugi gadżet, czyli lizaczek. Leon tworzy obszar, w którym jego sojusznicy mogą być ukryci. Lizak powoli traci swoje punkty życia, więc to jest nasz pierwszy gadżet. Do tego musimy dobrać odpowiednie wyposażenie, a odpowiednim wyposażeniem będzie, moi drodzy państwo, trwały dym. Jest to mityczne wyposażenie, dzięki któremu bomba dymna Leona utrzymuje się o 2 sekundy dłużej. Sprawdźmy sobie teraz, ile trwa ultimate atak Leona. Super atak bomba dymna, Leon staje się niewidzialny na 6 sekund, więc będziemy teraz niewidzialni przez 8 sekund. Do tego dobierzmy drugie wyposażenie i będzie to zwiększona liczba użyć gadżetu, więc będziemy mogli naszego lizaka stawiać czterokrotnie. No i teraz musimy dobrać odpowiedni star power. Pierwszym star powerem jest zadymienie. Gdy Leon używa swojego super ataku, osiąga 30% przyspieszenia przez cały czas, gdy jest niewidzialny. Więc to chyba nas nie interesuje. Sprawdźmy drugi star power. Niewidzialne leczenie. Po aktywowaniu swojego super ataku Leon odzyskuje 1360 punktów życia na sekundę. Okej, czyli żaden z tych star powerów nie wydłuża naszej niewidzialności, więc zagramy sobie buildem z szybkim bieganiem i buildem z leczeniem. Zobaczymy, który jest lepszy. Do tego oczywiście musimy sobie też kupić hyper doładowanie, które nazywa się Kameleon. Leon pozostaje niewidoczny, nawet gdy atakuje wrogów. Moi kochani, teraz jak strzelimy, się nie pojawimy. I coś mi się wydaje, że to jest ultra mocne. Kupujemy. Mamy to. Hiper doładowanie Kameleon. Teraz wam się pochwalę, jakie mam skiny. Zwykłego Leona, rekina, wilkołaka, Sali, srebrnego, Dino, Halloweenowego i zbłąkanego. Zagramy na początku duszkiem. Lecimy z trybem duo. W drużynie mamy jeszcze Bayrona, więc kozacko. Gramy tryb duo, dlatego że mecze w trybie duo są dłuższe. A mi zależy na tym, żeby pokazać wam mega, ultra niewidzialnego Leona. Dobra, lecimy. Zniknijmy sobie na początku. Przy pomocy lizaczka mamy jeszcze za to 3 lizaki, więc na totalnym chillu. Dobra. 1/4 już dobita hyper doładowania. A najbardziej mi na tym zależy, żeby jak najszybciej to dobić. Okej. Ult nabity. Znikam. On nie wie, gdzie jestem. 1, 2, 3. Leżysz? Ha! Łatwo. Dobra. Znikaj, stary, na razie. Poczekaj sobie. Uleczysz się teraz. Ważne, że porobiliśmy tego Edgara i że nabiłem sobie na nim hyper doładowanie. Dobra, 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 patrzcie, patrzcie, on śpi! Kozacko! On śpi! Więc o to chodziło. Teraz pokażę wam ultra niewidzialnego Leona. Tylko skupmy się i zobaczmy, gdzie kto jest. Żebyśmy się nie władowali w dwóch naraz. Tam ktoś był. Robimy tak. Hyper charge. Znikamy. I lecimy. Jesteśmy za tym krukiem. Porobiony kruk. Będzie? Dobra. Jak widzieliście, atakowałem i byłem cały czas niewidzialny. Chociaż było już ciężko. Myślałem, że ten Edgar mnie dojedzie. Ale jak widzicie, niewidzialność oddaje mocno. Cordelius mnie złapał najgorzej. Dobra, ja jestem na jeszcze leczeniu dodatkowym. Żyję. 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 Mortis mnie nie widzi. Odpalam małpę. Hyper doładowanie i nie zdążyłem. Ajajajajaj. Jeszcze ta Bonnie do końca poczekała. Okej, ale jak widzicie, Leon jest mocny. Zagrajmy jeszcze raz. Dobra, lecimy jeszcze z jedną gierką, bo mega mi się podoba ten build. Jest mega mocny. Mamy też Leona, mamy Gasa porobionego już w tym momencie. Teraz pamkę porobimy, czy nie? Padam, 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 padam. Lecz, 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 lecz. Dobrze, dobrze. Kozacko, zdążył mnie uleczyć, wariat. Znikam i patrzcie na to. Oni mnie nie widzą. Ja jestem tutaj w tym krzaku. Dobra, porobiona będzie pamka za chwileczkę. Jeszcze tylko sekundkę.
Dobra, porobiona. Nie, nie porobiona jednak. Koletka na ulcie. A! Znikam! Ale to zrobiłem idealnie. Lizakiem zatrzymałem jej atak. Kurczę, ona ma chyba hypercharge'a i ulta wbitego, więc ona będzie miała podwójną szarżę. Właśnie o tym mówiłem. Hyper doładowanie. Leczę się, i atakuję, Piękne! Ten Leon nie miał szans. Cały czas atakowałem i się leczyłem i byłem niewidzialny w dodatku. Poczekam na mojego ziomka. Patrzcie teraz, 3, 2, 1, mój ziomek się pojawia. A ja obiegam go. Nie, wyczułam je. Najgorzej. Ajajajajajaj, no było blisko, Dobry mecz. Okej, na kogo tutaj uważać? Na Kiełka przydałoby się uważać i na Kota. No ale lecimy od razu. Maxi, raz, dwa, trzy. Jestem szybszy, Max, niestety. Taka gierka, A prawie dostałem atakiem, Jesse. Wow. Znikam. Nara, mordzia. Niezły przypał by tu był. Hop. Biorę to jeszcze, kozak. 3, 2, 1, jest i mój Bayron. Za chwilę mam hypercharge'a nabitego. Coś pięknego. Okej, dostała. Jeszcze dwa strzały, mamy hyperkę. Dobra, cofam się na chwilę obecną. Robimy tutaj pole niewidzialności. Hyper, ult. Porobiona. Jestem niewidzialny i atakuję. Coś pięknego, Oni nie mają szans z takim Leonem. No to teraz czas sprawdzić się w trybie solo, czy faktycznie ten Leon jest taki mocny. Moim zdaniem jest nie pojawić się ani razu na mapie. Czyli robimy coś takiego. Pyk. Czy mogę gdzieś przebiec? Mogę przebiec ewentualnie do krzaków na dół, ale mnie to nie interesuje. Muszę zrobić teraz tak. Pyk. Przechodzimy dalej. Dobra. I przechodzimy dalej. Jestem w środku. W krzakach też mnie nie widać, ale jest ból, jest przypał. Okej, okej. Póki co jest dobrze. Jakby tutaj zagrać? Muszę na trzeciego po prostu wskoczyć. Niewidzialność to jest, okej. Kiedy nabiję sobie hypercharge'a, to będę mógł atakować i wtedy się ani razu nie pojawię. Dobra, dostał, Kozak. Busters, Dobra, dostał. Jeszcze jeden strzał. Dobra, hypercharge, znikamy. Wjeżdżam, raz, dwa, trzy. Łatwo. Nie pojawiłem się ani razu, atakując innych zadymiarzy. Więc to się potwierdza, że to jest nieskończenie niewidzialny Leon. Mieliśmy dostawać też drugi star power do tego builda, ale uważam, że nie ma to sensu, ponieważ jest się lepiej leczyć. Dzięki temu zyskamy przewagę przeciwnikiem. Zagramy sobie teraz tryb knockout i moim zadaniem jest wygrać w ten sam sposób. Ani razu się nie pojawić na mapie. Lecimy. Mamy tutaj troszeczkę krzaczku, więc będziemy chodzili krzakami. Dałbym tutaj lizaka, cyk, żeby móc przejść dalej. Mają kota, więc z tym kotem może być ciężko. Kurczę, że jest hyperka. Dobra. Znikam. Nie! Kot! Kot! Zjedzony. Znikanko. Jako tarcza, okej. Dwóch na jednego, tak? Wariaty. No dobra. Ciężko będzie mi to przejść. Jeszcze dostałem teraz ładnie bombę. Znikam, przechodzę dalej. No niestety, nie udało się. Ale było blisko, dobra. Byłem w potrzasku, moja drużyna troszeczkę strollowała gierkę, ale niech będzie. Postaram się uleczyć i jeszcze w nich wjechać. Już prawie hypercharge jest. Dobra, dostała, mam ulta. Dobra, jest i hypercharge, i jest ult. Mają kota? Nie mają kota. Hypercharge, znikanko. I dojazd, do spodu, Piperka ucieka, ja się leczę. I co? I to jest moc nieskończenia niewidzialnego Leona. Ale pogrom. Wystarczyło wyczekać. Na początku trzeba wyeliminować kota. Nie, no, napada od razu znowu. Nie padaj, mordzia. Ja przebiegam do nich do krzaków. Patrzcie, oni nie wiedzą, że jestem w krzakach u nich. Hop, raz, leżysz. Nara. No i łatwo, Znowu nie pojawiliśmy się na mapie, aby wyjaśnić oponentów. Jeszcze ta piękna powtórka. Coś pięknego. Jeżeli chcecie, abym przygotował dla was odcinek z buildem do postaci, która jest nieskończenie nieśmiertelna, zostawcie łapeczki w górę i napiszcie w komentarzu hashtag nieśmiertelność. Pamiętajcie, aby brać udział w konkursie, wystarczy wpiszecie kod Faral do sklepu albo klikniecie pierwszy link, który znajduje się w opisie tego filmu i potwierdzicie, że macie zainstalowane Brawl Stars. Na dzisiaj to było tyle, trzymajcie się, zadymiarze, hej!